Dzień dobry. Witam was. Statyczny ojciec. I latający wróbel. Latający wróbel, doktor driftu. Dzisiaj będziemy doktorami stensu, bo będziemy mierzyć felgi. Felgi będziemy do Mercedesa mierzyć. A temat jest taki, że trzeba to rozkminić tak, żeby fajnie wchodziły fajne oponki naprzód i na tył. Już mniej więcej tam zrobiliśmy research co do oponek. No i potem też, że tył wyprostujemy, żeby nie było za bardzo negatywu. No i będziemy lepić overfendery po 202 i naprzód też będziemy poszerzać błotniczki. Także to będzie trzeba tu się przyłożyć, ale tak wstępnie myślimy, że jak teraz jest 9 cali z przodu, to jeszcze wywalamy dystans, szerszy rant, będą dziesiątki z przodu i jedenastki z tyłu. Tylko trzeba najpierw sprawdzić, czy wszystkie rotory mają takie same odsadzenie. Także tak to wygląda. Dawaj te blicy. Zmierzone, ten bęben ma 2,5 cala, ten bęben ma 2 cale. Więc najprawdopodobniej te bębny też będziemy zmieniać na 2 cale. No i musimy rozkminić, które pójdą naprzód, a które na tył. Woda z chłodnicy. Woda leci z chłodnicy? Mhm. Ale ciekawe, czy nie z przewodu. Zobacz, tutaj takie były tego plastikowego robi. To trzeba chłodnicę do zwrotu. Dobra, ale założyliśmy koło bez dystansu. Fitment się zgadza. Beka, że to w ogóle lepsze. Wiadomo, będziemy coś kminić, żeby nie było aż tak spasowane. Tu można dać taki dysk 2 mm, nie? No, ja mam takie we 30 do mangelsów. To akurat tutaj się troszeczkę lipa, jak temperatura, od temperatury spuchnie koło i ten, i będzie dotykać, nie? Dobra, już mamy temat rozkminiony z przodu. Z przodu wlatuje najprawdopodobniej ten rotor i ten rant. Tylko bęben podmieniamy na ten, bo tu jest pół cala węższy i będzie 10,5 z przodu na tej feldze wtedy. A na tył domawiamy 4 ranty, szersze o pół cala od tych i będzie jedna para będzie miała 11, a druga para z tym szerszym bębnem będzie miała 11,5. I zaraz zmierzymy, jak to się dzieje z tyłu. Zadowolony jesteś, Andrzeju, tak. Z parametrów koła? Tak. Będzie solidnie, tak, ale bez przesady. Ale bez przesady. Zapierdalamy, bo jest dużo roboty dziś jeszcze. No i tak to 11 siedzi. Kurde! Nawet z taką oponą to by nie trzeba było poszerzać wcale. To jest bardzo wąska opona, nie? Tak, to jest mega wąska opona. Ale no tu jeszcze będzie pół cala szerzej. To weź tak dołóż, tak palec nam jeszcze dołóż, no. No, z tyle będzie. To akurat, żeby to poszerzyć, no jeszcze trochę odprostować. Zaraz zmierzę, jaki jest negatyw. Ale tak patrzę, że jest tu nic 3 stopnie. To pewnie by tutaj całą tą linię już odtąd podniesiemy, żeby się tak schodziła. O tak. Dobra, mierz ten negatyw, bo... Mamy rozkminiony temat. Na tył nam wszystko wejdzie. Naprzód jeszcze będzie trzeba dać dystansu, bo się odrążek kierownicy jednak zapiera przy skręcie. Ale wszystko wiadomo co i jak. Szybka akcja i spadamy, a potem składamy Mazdę. Bo już mamy deskę po regeneracji. Lala, można składać całe auto. Dobra, dzisiaj działamy z Mazdą. Tutaj wyciągnąłem wszystkie wiązeczki, różne pierdolniki i tak dalej. Chciałbym to dzisiaj zmontować. Zaczniemy pewnie od tych kombajnów, żeby umieścić na grodzi. Już też wygłuszenie ostatnio położyłem. No, teraz dojść, gdzie co było. Pogarniać niektóre rzeczy. Tutaj na przykład były jakieś takie dorabiane wiązki. Szyber usprawnić trzeba. No, różne jakieś takie misje poboczne są do zrobienia. No i finalnie chciałbym skończyć etap składania środka na tym, żeby włożyć dywan nowy, który Andrzej kupił z Japonii. Oryginalny, ładniutki. Już to będzie duży kroczek do przodu przy składaniu Mazdy. Tak, no tak to wygląda. Kurczę, nie wiem, czy pamiętacie może, czy nie,
Ale wydaje mi się, że tu było takie wzmocnienie pod kierownicę. Nie mogę go nigdzie znaleźć. To jest kolumna kierownicza. Gdzie ona może być? Dobra, wrzucę najpierw kombajny i zobaczymy, co dalej. Oczywiście wszystko jest uchrzanione jakimś odkurzem po jakimś starym lakierowaniu. Trzeba to wszystko teraz wyczyścić. Ale na szczęście jakoś schodzi. Żeby wszystko było elegancko. Dobra, jak dobrze, że vloga nagrywałem ogólnie z rozbierania tego auta. Najpierw powinniśmy wsadzić dziewiątkę, która idzie tam. Tutaj pod tym też idzie dziewiątka, ale to od poduszek powietrznych, a nie będzie tu poduszek powietrznych, więc raczej nie zakładam z powrotem. Chociaż może tą w kabinie zostawię, bo też ona tam potem wychodzi w nadkola do czujników. Jakby to jest zbędne nam teraz, bo oryginalnie była poducha tylko w kierownicy, a kierownica i tak będzie tuningowa. Więc tak, i dobra, ale to na razie zostawię. Idę zobaczyć tą wiązkę. Dobra, to jest wiązka, która idzie nad nagrzewnicą. I to po prostu wyłazi do błotnika. Zaraz wezmę to, wyczyszczę wszystko i rozkładam. Przejrzałem też na szybko tą wiązkę. Patrzę, że tutaj coś było rzeźbione. Zaraz sprawdzę, co to może być, o co tu chodzi. Dobra, to jest od zamka. Jest napisane door lock. Ktoś tu się wpiął z czymś, nie wiadomo po co. Ja to wytnę i zaizoluję kabelki, żeby nie było lip. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie takie widoczne elementy mają pozostałości jakichś starych lakierów i trzeba to wszystko czyścić, że no, żeby to było estetycznie, nie? Trochę lepiej jest. Dobra, wiązka częściowo już siedzi w tym miejscu, ale tam mam jeszcze takie wtyczki. I te wtyczki się wpinają w wiązkę, która idzie do komory. To są dokładnie z tej strony. Nie, z tej strony. O! To są te wtyczki i to wszystko jest za nagrzewnicą, więc żeby włożyć nagrzewnicę, musimy włożyć całą tą wiązkę pod maskę. A żeby włożyć całą tą wiązkę pod maskę, trzeba zdjąć błotniki i zderzak. Żeby zdjąć błotniki i zderzak, to trzeba znaleźć na nie jakieś miejsce, gdzie się nie poobijają i nie poniszczą. A z tym może być ciężko. Ale dobra, coś ogarniemy. Nie zawać o nic, Łukasz, nie zawać! Ajejej! No i przód grzecznie rozebrany. Tam będzie czekał. A teraz czyścimy wiązkę. I trzeba rozkminić, jak ona tu siedzi, bo Andrzej ją zdejmował. A Andrzeja jeszcze dzisiaj nie ma. A robota nie może stać w miejscu. Więc zaraz sobie popatrzę po jakichś fotkach w internecie. I coś może wykminie. Dobra, wiązka rozłożona, brakuje kilku klipsów, żeby ją przypiąć tak, jak powinna siedzieć. Ale no głównie tutaj, tutaj i tutaj już jest poprzypinana. Resztę rzeczy tutaj musi sobie Andrzej poogarniać, bo to on rozbierał. A ja już mam wszystkie wiązeczki potrzebne w środku. I teraz ten makaron ogarniam.
tamten makaron ogarniam i mogą wjeżdżać na grzewnicę, kolumna kierownicza, reszta wiązek, spływy do szyberdachu, no i może wtedy dywan i deska. Tutaj to chyba coś było, jeszcze jakiś moduł. Zaraz to rozkminię. Tutaj są wiązki do drzwi i przejściówka do wiązki, która idzie tutaj bokiem. To gdzieś tam musi być przymocowane. To są kable do komputera, który jest tutaj zamocowany w tym słupku jakby. A tam trochę gorzej. No i siedzi wszystko. To jest do wentylatora. Tutaj gdzieś jeszcze jakaś, o, to jest kostka do nagrzewnicy. Tak. Można to wrzucać już. Dobra, tutaj grube są rozkminki, jak to zamontować. Poobczałem sobie schematy w internecie i tutaj jest taka blaszka, trzeba ją teraz przykręcić. Do tej blaszki jest to mocowane. A jeszcze na koniec, tylko nie jestem pewien, czy to teraz, czy później, to w tą albo w drugą stronę jest tutaj jeszcze mocowane. To jest taki moduł, nie wiem, do kontroli całej karoserii. Tak wpisało, było napisane w internecie. No, ale to na spokojnie, sobie to rozkminimy. Tutaj jeszcze klima nie wjechała, bo mam taką kostkę. Próbuję rozkminić, czego ona jest, ale patrząc po tym, jak rozbieraliśmy, to ona była luźna, chyba że coś było jeszcze od tyłu wpięte wcześniej, ale to też myślę, że wyjdzie w praniu. Jakby od momentu, kiedy wyciągaliśmy dywan, to ona już tak sobie wisiała. Jeszcze tutaj mam taki szajsik, muszę zobaczyć, w jaki sposób to jest mocowane, bo to gdzieś tu za tym wentylatorem powinno być, więc też nie mogę go przykręcić jeszcze. No i tak, siedzę sobie, rozkminiam, słucham muzyczki i tak to wygląda, to składanie auta. No dobra, mamy tu wiązeczkę położoną, tam wiązeczkę też, przymocowane otwieranie bagażnika, przymocowane tutaj wszystkie rzeczy. I wygląda na to, że możemy teraz już kłaść dywanik nowy. O, proszę bardzo. Ciekawe, czy ręczny nie musi być zamocowany, ale wydaje mi się, że ręczny można później zamocować. A może nie? Zaraz zobaczę. No i ręczny siedzi. Dobra, wjeżdżam z dywanem. No i lipa. Nie wchodzi pod nagrzewnicę, czyli najpierw należało położyć dywan, a potem dopiero uzbroić cały kombajn. No cóż, wcześniej był dywan jakiś dorabiany, więc teraz już wiemy, że trzeba będzie zdjąć wszystko jeszcze raz i założyć z powrotem. Ale spróbuję poluzować tylko kombajn, żeby trochę nabrał luzu i wcisnę tam ten dywan. Po drobnych perturbacjach wykładzina weszła na miejsce, ale siedzi. Kurde, od razu. No wcześniej z tamtą wykładziną był taki szczur w tym środku, a teraz już widać, że będzie ładnie, mega ładna i w dobrym stanie jest ta wykładzina. Ej, a w ogóle rozkmincie, jak fajnie przewidzieli dla kierowców wyścigowych. Tutaj pyk, otwierasz sobie klapeczkę w wykładzinie. Tutaj też odpinasz rzep i można sobie w te miejsca pasy szelkowe przypiąć i wjechać normalnie na jakąś Suzukę, bić rekordy. Mega. No i to jest właśnie sportowy wóz, nie? Zajawa. Ale się jaram tym wnętrzem. Zajebiście to wygląda. Gadaliśmy przed chwilą z Andrzejem na FaceTime'ie i chodziłem, pokazywałem, ale naprawdę jest sztos.
Jaram się jeszcze strasznie tym, że będzie takie ładne to wnętrze, bo jest odświeżona cała deska, tutaj tunel też, to jest wszystko zregenerowane. W zasadzie Andrzej ma 99% elementów do wnętrza, co jest w sumie rzadko spotykane w tych Mazdach, bo zawsze czegoś tam, jakichś plasticzków brakuje. Brakuje nam tylko tych listew, które będą przy progach, ale to Andrzej mówił, że zamówi sobie karbonowe, no i w sumie foteli brakuje, bo były te kapcie dwa. Są dalej na sprzedaż oferty Priv do Andrzeja, najlepiej Static Daddy na Instagramie. No, ale wlecą pewnie jakieś customowe kubły fajne z jakimiś pleckami w karbonie albo w kewlarze. Zajebiście byłoby w kewlarze. No, ale to jeszcze na spokojnie. Tutaj musimy skończyć temat tych drzwi, żeby te wiązki do drzwi popodłączać, poskładać wszystko. Wtedy wleci wszystko, co tutaj ma być też. Wleci deska, wlecą boczki, z tyłu ta zabudowa cała. Tutaj też jest temat rozkminy, żeby akumulator dać tam na, z tyłu na pasażera, w tym schować, żeby w bagażniku było czyściutko i ładnie, schludnie. Andrzej tutaj jeszcze ma taką półeczkę, co się zawiesza, żeby nie było widać, co jest w bagażniku. Też w przyszłości jakiś tam Miracle Bar wleci, jakieś inne fajne rzeczy. Andrzej już parę fajnych gadżetów zebrał. No dzisiaj to będzie tyle, bo muszę już spadać. Posprzątam tylko i ciśniemy wkrótce. Nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, czy dwa, ale no, się przekonacie w tym odcinku.